ten festiwal to jest potęga, jeśli chodzi o ten rodzaj muzyki w Polsce. Jest kilka dużych festiwali tego typu, natomiast ten ma jedną wyjątkową cechę, ma własny charakter, zupełnie niepowtarzalny, nie tylko przez miejsce, w którym się odbywa i publiczność, którą tu przychodzi, ale także przez fakt, że jest niesłychanie zróżnicowany, jeśli chodzi o zakres prezentowanych tu artystów, gatunków, rodzajów muzyki. Jednym słowem, wielką różnorodność. Kronos Quartet, który przynależy do świata muzyki klasycznej, oraz Sigur Rós, który prezentuje tą stronę, scenę alternatywną, po raz pierwszy spotkają się na jednej scenie, aby zaprezentować niezwykłe przedsięwzięcie. Niezwykłe przedsięwzięcie, które bardzo dobrze definiuje festiwal Sacrum Profanum, kiedy to właśnie twórcy przynależni do innych światów sięgają po inną muzykę. Tak będzie właśnie w przypadku Kronos Quartet, który wykona dwa utwory Sigur Rós, jak też później nowy materiał przedstawiony przez ten zespół po 3 latach milczenia, który zaskakuje niezwykłą introwertycznością, jak również pewnym minimalizmem, który jest obecny również na naszym festiwalu. Kronos has never been on the stage with Sigur Rós before, and we've never opened a concert of theirs before, and I'm really looking forward to it. They're one of my very favorite groups, and we've played their music, I think, since 1999. And this will be a wonderful experience for us to be able to play for their audience. I bet that their audience, some of their audience, will become some of our audience as well.
It feels really good. It was really fun tonight. We really enjoyed it. Amazing room, you know, beautiful. And I have kind of connection to like steel factories because my father was a steel worker. So I used to work in every summer holidays and Christmas holidays. I used to work with him in like a steel factory, like cutting like metal pipe like, and stuff like that. So I kind of, you know, I like it. Aftermath Læstur er hlokkar inn í búr Dyrnakin bera og bungar upp á frasa Átaminn sé Aftur á báðu þar